Jakie jest Państwa zdanie na temat zakazu handlu w niedzielę? Czy te niedziele powinny być wolne, czy może jednak warto iść do sklepu? Jak Państwo uważają? Może Panią zapytam najpierw. Zależy od punktu widzenia. Jeżeli ludzie pracują w niedzielę, jeżeli pracują w tych sklepach i w centrach handlowych, to im zależy, żeby pracować w niedzielę, ponieważ to więcej płatne i w tygodniu mają wolne i mogą sobie wyjść, nie wiem, góry i tak dalej, nie ma tłumów. Jeżeli chodzi o zwykłych ludzi, pewnie też woleli, żeby sklepy były zamknięte w niedzielę, a jeżeli chodzi o religię i faktycznie przestrzeganie świąt, to może to faktycznie ludzi zdyscyplinować do tego jednego dnia wolnego i spędzania go z rodziną. Mnie to nie przeszkadza. Może być zamknięte. Niedziela jednak przez cały tydzień dzieci są w pracy, to przynajmniej w niedzielę chcą odpocząć. Ludzie powinni mieć wolne. Ja się z tego bardzo cieszę. Akurat pracuję w handlu. No i cieszę się z tego, bo więcej czasu dla rodziny. Wydaje mi się, że tych kilka niedziel wystarczy. Poza tym też w soboty sklepy są późno, do późna otwarte, więc wydaje mi się, że nawet jak ktoś długo pracuje, to i tak w tygodniu zdąży zrobić te zakupy. Czy powiem tak, no, jeżeli ktoś pracuje cały tydzień od rana do wieczora, to czasem ten czas na zakupy faktycznie jest w zasadzie tylko w weekend czy w niedzielę, nie? Słychać też głosy pracowników, którzy sami twierdzą, że w niedzielę im się po prostu opłaca, bo mają za to większy profil, więc no ciężko tutaj jak gdyby taką konkretną decyzję podjąć. No, idąc wzorem zachodu, to myślę jednak, że lepiej, żeby to było zamknięte te sklepy, żeby to był czas nie na faktyczne zakupy, na bieganie po sklepach, tylko bardziej na rodzinę, na spokój, na wyciszenie się. Całe życie nigdy nie kupowałam w niedzielę, więc mnie to nie interesuje. Aha. Jest wszystko jedno w sumie. Mi zakaz handlu nie przeszkadza. Absolutnie. Ja się zaopatruję w tygodniu, więc... Nie ma to dla Pana problemu. Nie mam nic przeciwko. Niedziela jest od tego, żeby czas spędzić w domu, ze znajomymi, z rodziną. A sklepy... Znaczy, no zakupy można załatwić w innym dniu. Szczerze mówiąc, nie mam zdania wyrobionego, bo nie chodzę na zakupy. Szczerze mówiąc, dla mnie jest nawet lepiej. Ci, co pracują w niedzielę, no niech też mają coś z tego czasu wolnego, tak? Niech spędzają go z rodziną. A jeden dzień bez sklepów, no chyba da się przeżyć, tak? Ja nie mam z tym żadnego problemu. Uważam, że to jak najbardziej właśnie dobrze, żeby ludzie mieli dzień całkowicie wolny, żeby mieli czas do siebie. Zależy dla kogo? Dla przedsiębiorców czy dla klienta? Tak dla wszystkich, jak Pan mógł tak ogólnie, ale może Pan też szczegółowo grupy. No ja uważam, że handel w niedzielę powinien być, myślę, że dozwolony, no z tego powodu, że ludzie też nie mają czasu, większość ludzi nie ma czasu przez tydzień i po prostu czasami trzeba zrobić te zakupy w niedzielę, no i tyle. Na pewno nie powinna to być jedna niedziela, to na pewno. Jeżeli by płacili... Za dodatkowo za niedzielę w handlu, tak jak płacą w fabrykach, jestem jak najbardziej za. No ale że tutaj biedne dziewczyny mają dzień do wybrania, więc lepiej, że zamknęli. Że są zamknięte. Jak najbardziej. Jest to czas dla rodziny, dla spędzenia wolnego czasu z przyjaciółmi, ze znajomymi. Jak najbardziej. Żeby ludzie mieli wolne, więc mi to tam nie przeszkadza, że są zamknięte sklepy. To dobry pomysł, żeby... Tak? A Pan jak uważa? Unoko. Czasami mało czasu jest, żeby zrobić zakupy w tygodniu, a to by się przydało, a tak, no, ta jedna handlowa na miesiąc było dobrze. Moje, że powinien być. Wspaniała sprawa, człowiek może, kiedy chce, może wyjść, jak ma pieniądze, jest to wolność. Wolność również gospodarcza, ponoć tam ustrój gwarantował. No niestety, jest jak jest. A Pani zdanie jakie jest na temat tego handlu w niedzielę? Popieram, ale z drugiej strony no dobrze jest dla kobiet tych pracujących, bo mają no jednak ten komfort, że są z rodziną razem, chociaż jeden dzień w tygodniu, prawda? A zakupy też można zrobić w innym dniu, można. Jeśli ma pieniądze. Oczywiście, zgadza się.